Dzień dobry, Kamil Dziubka. Zapraszam na Onet Opinie. Naszym gościem jest Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, prezydent Andrzej Duda proponuje nowelizację ustawy, tak zwanej Lex Tusk, ustawy, która ma powołać, czy na mocy której będzie powołana komisja weryfikacyjna do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce. Przypomnę, że prezydent w poniedziałek, pomimo apelu między innymi opozycji, nie zdecydował się na zawetowanie tej ustawy, podpisał ją, ale po kilku dniach się zreflektował i mają być zmiany w tej ustawie. Według prezydenta w komisji nie powinni zasiadać parlamentarzyści, tylko eksperci. Kolejna zmiana zaproponowana przez prezydenta dotyczy ścieżki odwoławczej od decyzji komisji. Miałyby być one rozpatrywane przez sądy powszechne zamiast sądów administracyjnych. Proszę powiedzieć, jest pan zadowolony z tej propozycji, dlatego że mamy głos z Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi, że ta propozycja, no, co do zasady, zachowuje sens tego, czym ma być ta komisja. Jeśli ja dobrze doczytałem, zresztą u państwa, doniesienia z konferencji pana prezydenta sprzed godziny, tam jeszcze jest jeden zapis dosyć kluczowy, że jest zamiana tego, o co chodziło w tej ustawie, czyli wykluczenia z życia publicznego, możliwości wykluczania decyzją administracyjną tej komisji w osób, które ta komisja uzna za podejrzane z życia publicznego. Podobno pan prezydent proponuje, że jedynie ma to być... Stwierdzenie, że nie daje rękojmi. Coś w rodzaju jakiejś nagany, pogrożenia palcem. No jeśli tak jest, to znaczy, że PiS, bo słyszymy reakcję rzecznika PiSu, wycofuje się na całej linii. Ale myśli pan, że to było uzgodnione? Myślę, że dzisiaj ta inicjatywa prezydenta, jeśli taka jest reakcja PiSu, było uzgodnione z Nowogrodzką. Natomiast cała sprawa z tą próbą wyeliminowania przywódców opozycji, głównie Donalda Tuska, z możliwości startu w wyborach, bo nie mam najmniejszych wątpliwości, podobnie jak obserwatorzy i autorytety prawne w Polsce, i obserwatorzy międzynarodowi, w tym rząd Stanów Zjednoczonych, że o to chodziło w tej ustawie, o wyeliminowanie przywódców opozycji z możliwości startu w wyborach. Być może w tej chwili prezydent i cały obóz PiSu się z tego wycofuje. Poczekajmy na przedstawioną ustawę, przeczytajmy, no tak, ją. Tak, bo tej ustawy jeszcze nie ma, ale pana zdaniem... Całe zamieszanie, znaczy po raz kolejny kompromituje obóz PiSu, niestety też prezydenta. No dobrze, panie senatorze, ale tak naprawdę... To jest powtórka, to... pamięta pan taką ustawę o IPN-u, która zaogniła stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem. Z Izraelem, oczywiście, po kilku miesiącach się z tego wycofaliśmy. Tak. Natomiast no, teraz prezydent, można powiedzieć, wycofuje się w imieniu obozu PiSu już po kilku dniach, mimo już wiele środowisk, również opozycja i media również, no, podnosiły te wszystkie argumenty długo, długo wcześniej. Dlaczego teraz prezydent ich wysłuchał, a nie wcześniej? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ według mojej wiedzy, i czerpię ją też z tego, że miesiąc temu byłem w Waszyngtonie razem z marszałkiem Tomaszem Grodzkim, byliśmy na spotkaniach, no i z senatorami w Departamencie Stanu i ze specjalistami szeroko pojętymi od Europy Środkowo-Wschodniej i od Polski. Znaczy to wtedy już budziło tam niezwykle negatywne emocje. Ten projekt, który wtedy, kiedy myśmy tam byli, on został przegłosowany w Sejmie. Tak, w połowie kwietnia był przegłosowany w Sejmie. Myśmy go odrzucili w Senacie. Ostatecznie pan prezydent w poniedziałek podpisał. Wtedy, to jest moja wiedza, a nie analiza czy spekulacje, wiem, że i do obozu PiSu, i do obozu prezydenta Amerykanie wysyłali sygnały, że ich to niepokoi, że jest to droga do autorytaryzmu czy półdyktatury, takiej jak u Erdoana czy Orbana, i ten apel brzmiał: nie róbcie tego. Pan prezydent, mimo tych poufnych, podkreślam, co jest zgodne z dyplomatyczną praktyką i sztuką, mimo tych poufnych sygnałów zdecydował się podpisać tą haniebną ustawę, a w tej chwili się wycofuje po grożeniu palcem już otwartym ze strony Waszyngtonu. No to jest, to kompromituje po raz kolejny państwo polskie i pokazuje, jaka jest cena dla prestiżu i pozycji Polski w świecie.
realizacji szaleńczych pomysłów partii rządzącej. Ale myśli pan, że Prawo i Sprawiedliwość liczyło na to, że tak naprawdę Amerykanie, no, którzy też zdają sobie sprawę z tego, jaka jest rola Polski w trakcie konfliktu w Ukrainie, jesteśmy takim hubem logistycznym dla armii ukraińskiej, tej pomocy, która płynie z Zachodu. Myśli pan, że obóz władzy liczył na to, że tym razem Amerykanie przymkną oko? Wiemy, że tak. W tym tygodniu rozmawiał z polskim ministrem spraw zagranicznych sekretarz stanu USA, Antony Blinken, więc pewnie wtedy również jakiś komunikat został przekazany, być może bardziej dosadny. Myśli pan, że to o to chodziło, że myśleli, a może tym razem się uda? Tak. Po 24 lutego ubiegłego roku, po już pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, rola Polski jako państwa, jako kraju w polityce Stanów Zjednoczonych wzrosła, nie chcę powiedzieć, czy dwukrotnie, czy pięciokrotnie, czy dziesięciokrotnie, ale wielokrotnie. Po prostu strategicznie. Staliśmy się z racji głównie geografii, ale też naszego, i to ja chętnie oddaję rządowi PiS-u, czy obozowi PiS-u, stanowczego, antyrosyjskiego i proukraińskiego, też wyrażonego w dostawach broni, polityki ostatnich 15 miesięcy, staliśmy się bardzo ważnym, jak nigdy wcześniej, partnerem Stanów Zjednoczonych w tym regionie Europy. Natomiast PiS sobie wyobrażał, że w związku z tym może wprowadzać tutaj dyktaturę lub półdyktaturkę. No tak nie jest. Znaczy, przynajmniej dla tego rządu Stanów Zjednoczonych, dla rządu Joe Bidena, on sobie nie pozwoli właśnie dlatego, że jesteśmy tak dla nich ważni, pod przykrywką wojny toczonej u naszych wschodnich granic, wprowadzania tutaj zamordyzmu czy wykluczania przywódców opozycji z wolnych wyborów. Myślę, że po raz kolejny prezydent, który twierdzi, że ciągle uczy, moim zdaniem, jeśli w ogóle się uczy, to dosyć wolno. Za wolno jak na interesy Polski, bo przypominam, że przez półtora miesiąca nie był w stanie pogratulować Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach. Bo no pogratulował mu zwycięskiej czy udanej kampanii. Stawiał na Trumpa w sposób absolutnie sprzeczny z interesami Rzeczypospolitej. No to jest kolejny i też ta ustawa o IPN-ie sprzed paru lat, która zaogniła sytuację, nie mówię już o całej polityce europejskiej, fatalnej. Przez prezydenta. Dokładnie. Znaczy, to jest ekipa, która się nic nie uczy, ma swoje skrajne ideologiczne projekty albo skrajnie antydemokratyczne z powodu swoich interesów, bo tutaj nie ma żadnej ideologii w tej ustawie Lex Tusk. To jest tylko interes, żeby wykluczyć, usunąć głównego przeciwnika w wyborach, czyli to jest czysto partyjnie tworzone prawo w sposób antydemokratyczny. Oni myśleli, że to przejdzie. To nie przejdzie. Jeśli chcemy być w świecie Zachodu, i to nie tylko w Unii Europejskiej, ale też w NATO, i być w silnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tego typu zamordystyczne pomysły nie przejdą. A przypowiedzieć, no jeszcze przypomnę, że prezydent jeszcze kilka dni temu mówił, że być może Amerykanie nie doczytali, być może mieli złe tłumaczenie tej ustawy, stąd tak ostra reakcja Departamentu Stanu, ale chciałem spytać, czy ta dzisiejsza inicjatywa prezydenta trochę nie zabiera wam tlenu przed tym marszem 4 czerwca, po podpisie poniedziałkowym ustawy Lex Tusk, no było takie poczucie, że ta mobilizacja po stronie opozycyjnej przed tym marszem, no, jest jeszcze większa, że dodatkowe autokary trzeba było zamawiać z całego kraju, bo tylu ludzi się zgłosiło. Trochę wam to rzeczywiście nie zabiera tlenu? To jest trzeciorzędne. Rzeczywiście po poniedziałkowym podpisaniu tej haniebnej ustawy przez prezydenta Dudę mieliśmy niezwykłą mobilizację. Ja miałem na przykład sygnał od przyjaciół z Lubelszczyzny. To nie jest tradycyjnie łatwy dla nas region, czy nadmiernie opozycyjny, że w jednym z powiatów przed tą decyzją, czyli w ubiegłym tygodniu, mieli niespełna zapełniony jeden autokar, a w tej chwili muszą szukać trzeciego, bo nagle im się nie tylko ten jeden, nie tylko drugi, ale chętnych mają na trzeci. W takich miastach jak Wrocław czy Poznań, czy nawet regionach takich jak Wielkopolska czy Dolny Śląsk, nie ma autokarów już do wynajęcia, po prostu nie ma. Nie ma miejsc w pociągach do Warszawy tego dnia.
Ale ja nie sądzę, żeby to lawirowanie PiSu i prezydenta Dudy, które widzimy od godziny czy półtorej, cokolwiek PiSowi dało. Znaczy ludzie są tak wkurzeni na to, co ta władza robi, w jaki sposób chce okraść Polaków z możliwości w pełni wolnych wyborów, w jaki sposób tępą propagandą cały czas manipuluje. No teraz, ja przypomnę spot z wykorzystaniem bramy Auschwitz. Znaczy, w kontekście marszu Czechów. Haniebne, haniebne. Ale też jadąc tutaj do pana, panie redaktorze, do studia, przeglądałem doniesienia, że teraz wykorzystują sprawę pana sędziego Marciniaka, twierdząc, że jest to jakaś wina Tuska. Znaczy ci ludzie oszaleli z obawy, bardzo realnej obawy, moim zdaniem, graniczącej z pewnością, że za 4,5 miesiąca przegrają wybory i będzie trzeba odejść z tych wszystkich spółek, z tych wszystkich fundacji, w których zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy, z tych wszystkich kontraktów, gdzie ich kumple zarabiają miliony, że to wszystko się skończy. Oni oszaleli i się boją. I wtedy łatwo o tego typu, nawet nie błędy, tylko wielbłądy polityczne, jak ta cała historia z ustawą Lex Tusk. A proszę powiedzieć, bo pan nawiązał do sprawy sędziego Marciniaka, przypomnę, że no, ostatecznie UEFA nie odebrała sędziemu Marciniakowi prowadzenia finału Ligi Mistrzów, ale chodzi o to, że on wystąpił na konferencji teoretycznie biznesowej, organizowanej przez lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, który kilka lat temu zasłynął piątką Mentzena. Jesteśmy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej. Została złożona skarga, czy donos, zwał jak zwał, przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej do UEFA. UEFA się tą sprawą zajmowała. Ostatecznie nic się złego Marciniakowi nie stało. Czy pana zdaniem w ogóle ta skarga miała jakiekolwiek uzasadnienie? Nie. Uważam, że to jest co innego mówienie na rynku polskim, w polskich przekazach, kanałach. Panie sędzio, z takimi ludźmi się nie należy spotykać. To bym zrozumiał. Natomiast tego typu skarga na forum międzynarodowym jest kontrproduktywna i no, jest dla mnie nie do zaakceptowania, bo dlaczego? Jestem przekonany, że sędzia Marciniak, który naprawdę w ostatnich latach wyrósł na taki nasz towar eksportowy, sposób, w jaki on sędziował Mistrzostwa Świata, dla mnie jako no, poważnego, bo z ponad 40-letnim stażem kibica był po prostu fantastyczny, znaczy ja byłem z niego dumny. On jest wybitnym sędzią, który nie rozumie, że w życiu publicznym można się sparzyć w kontaktach z politykami, zwłaszcza skrajnymi politykami. Nie. Natomiast myślę, że... Znaczy, ja go nie znam, ale obserwując go, nie sądzę, żeby on był przeciw Unii Europejskiej, nie sądzę, żeby uważał, że należy z Polski wyrzucić gejów albo Żydów. Znaczy, to wszystko jest absolutnie sprzeczne z polską tradycją, z polską kulturą polityczną, z polską historią. I ze zwykłą przyzwoitością ludzką. Nie sądzę, żeby to sędzia Marciniak podzielał, dlatego uważam, że to, że on kilka lat później z tym samym człowiekiem się spotkał na jakimś oficjalnym przyjęciu jako powód do skargi do UEFA, uważam za ciężką przesadę. Jeszcze jedno, panie redaktorze. Co łączy te dwie rzeczy? Prezydent Duda się wycofuje pod naciskiem zewnętrznym z tej ustawy Lex Tusk. Próbujemy walczyć z drugiej strony, państwo z Nigdy Więcej. Próbują walczyć z polskim realnym, skrajnym nurtem politycznym, jaki reprezentuje Konfederacja, antysemickim, na skraju faszyzmu tak naprawdę. Ta piątka to jest program faszystowski. Próbują oni walczyć, odnosząc się do jakichś międzynarodowych gremiów, organizacji. Moim zdaniem to jest zły trop, zła ścieżka. My powinniśmy walczyć o demokratyczną, tolerancyjną, praworządną Polskę tutaj. I my jesteśmy w stanie to zrobić. Jestem przekonany, że to jest za rogiem.
W niedzielę zrobimy na Wielkim Marszu pierwszy krok, w październiku zrobimy drugi i Polska stanie się taka jak marzenia większości Polaków. PiS nigdy nie miał ze sobą większości Polaków. Marcin Bosacki, senator Koalicji Obywatelskiej, był gościem programu Onet Opinia. Panie senatorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu. Do zobaczenia.